Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka refleksja na temat wpisu pani Mariki Loll, w którym cytuję świętego Atanazego, jak i też świętego Tomasza z Akwinu, pisze, że Bóg po to stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem, prawda? Jeden i drugi, zarówno święty Atanazek, jak i święty Tomasz z Akwinu mówią to samo. Bo w podobnym tonie też wyraża się święty Augustyn. I puentuję to pytanie. Moi drodzy, czy komukolwiek z was przyszłoby do głowy, żeby stać się Bogiem z dużej litery lub Bogiem z małej litery? Otóż właśnie. Tak, pani Mariko, będąc szczery, mnie to przyszło do głowy. Ja w to wierzę i wiem, że to jest cel i moje przeznaczenie. I to nie dlatego, że jestem katolikiem pod wpływem szatańskich podszeptów, które chcą ze mnie zrobić Boga, tylko to objawia sam Bóg. To jest Jego zamysł względem mnie i Pani również, ponieważ jak pisze święty Piotr w drugim liście, Bóg nam udziela przez nie, właśnie przez tę obietnicę, abyśmy się przez nie stali uczestnikami boskiej natury. To jest w pierwszym rozdziale, wiersz 4-5. Tak, a więc Bóg powołuje nas do uczestnictwa w swojej boskiej naturze. A co to znaczy uczestniczyć w boskiej naturze? No to właśnie jest to stanie się Bogiem z małej litery. Bóg jest Bogiem z dużej litery, gdyż On ma boską naturę z natury, prawda? Ja jestem człowiekiem, a Bóg w swym miłosierdziu nieskończonym powołuje mnie do tego i pragnie, abym ja stał się uczestnikiem Jego natury. Ja nie mam boskiej natury, ale Bóg pragnie mnie przebóstwić, prawda, i dać mi udział w swojej boskiej naturze, to znaczy w swojej boskiej świętości, w swojej boskiej chwale, w swojej boskiej, w swym boskim życiu, prawda? I aby to osiągnąć, potrzeba być nieskalanym, o tym pisze 21 rozdział Apokalipsy, że tam nic nieczystego nie wejdzie. Przepraszam, jeżeli słychać jakieś fajerwerki, no to jutro jest 4 lipca, święto państwowe, Dzień Konstytucji, czy Dzień Niepodległości też, tak? No to stąd te fajerwerki. Więc skoro nic nieskalanego nie wejdzie do nieba, nie może być wszczepione w Boga, to zobaczmy, tak troszkę w dwóch zdaniach o niepokalanym poczęciu. Bóg, odwieczny Logos, staje się ciałem. Wchodzi w porządek ludzki, staje się ciałem w łonie Najświętszej Maryi Panny. A więc Maryja logicznie musiała być niepokalanie poczęta i cała bez mazy, aby Bóg, który się brzydzi wszelkim grzechem, nie został skalany. Wiadomo, iż porządek ludzki, prawda, my rodzimy się z grzechem pierworodnym, w Adamie wszyscy zgrzeszyli, ten grzech przechodzi, prawda? Więc Bóg, żeby stać się człowiekiem w łonie Maryi Najświętszej, prawda, przygotował ją sobie jako doskonały dom, wypełniony łaską i Duchem Świętym, wolny od wszelkiej skazy, w analogiczny sposób jak my musimy być wolni od wszelkiej skazy, aby mieć udział w boskiej naturze, tak samo Chrystus, Syn Boży, stając się człowiekiem, bez grzechu, niepokalany, doskonały, ale przyjął ciało z Maryi Dziewicy, tak, w niej stał się człowiekiem, Maryja też musiała być nieskalana, aby będąc zamknięty w niej, nie był skalany jej grzechem. Więc skoro nic nieczystego nie wejdzie do boskiej natury, na podobnej zasadzie Bóg nie mógłby stać się człowiekiem w nieczystym ciele Maryi, tak jak wy to głosicie, prawda? Co jest nie tylko uwłaczaniem Maryi, ale uwłaczaniem świętości samego Boga. Podobnie rzecz się ma, czy podobnie, no też, no, jeżeli mówimy już o uczestnictwie w boskiej naturze, kiedy mówimy o świętych, modlitwie do świętych, jednym z argumentów, jaki się pojawia i też
dawno temu, ale też to na tym kanale się pojawiały te same argumenty. To jak to, to święty ojciec Pio jest Bogiem, że go wszędzie można słuchać. Maria musiałaby być Bogiem, bo musi słuchać wszystkich modlitw i wszyscy się mogą do niej modlić, tak? No to to są właśnie takie argumenty, które pokazują całą płciznę protestantyzmu. Płciznę, toporność, siermiężność myśli, a raczej bezmyślność protestantyzmu. Dla protestantyzmu nawet najpłytsza mielizna jest głębią nie do przeniknięcia. Właśnie z racji tego, że protestantyzm w swojej myśli jest, przepraszam, ale dosadnie prostacki, taki, no po prostu tam nie ma polotu, nie ma myśli, nie ma Ducha Świętego, nie ma logiki, za grosz. No może jakieś tam 1/4 złamanego grosika, tam coś. Tyle co z katolicyzmu i to może te starsze kościoły, luteranie, kalwini, tak? A w tych sektach zielonoświątkowych i tych, to tam za grosz tylko nienawiść i prostactwo, tylko żeby tak protestować. Prawda? Więc nie ma żadnej głębi, żadnej logiki. Dlatego tych spraw nie rozumieją. Jeżeli ktoś uczestniczy w boskiej naturze, to ma przymioty Boga, a więc święty ojciec Pio może być słuchany, słyszeć modlitw z Australii, od Australii po Alaskę, od Japonii po południe Chile. Tak? Czyli jak świat szeroki, długi i szeroki, tam ojciec Pio może słuchać modlitw jednorazowo. Dlaczego? Dlatego, bo uczestniczy w boskiej naturze, w boskim bycie. Prawda? Więc ma cechy boskie, nabywa przez adopcję, przez ten udział w boskiej naturze, święci nabywają tych cech boskich, jak życie wieczne, świętość Boża, prawda, tak samo cała reszta. Do Ojca Pio można się modlić w Australii jednocześnie i w Chile, i w Japonii, i w Polsce, i on będzie tego wszystkiego słuchał. Tak samo jak Matka Najświętsza, bo jest boginią, musiałaby być Bogiem, żeby słuchać wszystkich modlitw. Nie jest Bogiem, ale jest cała zanurzona w boskiej naturze i ma cechy Boga, nie sama z siebie, tylko przez uczestnictwo w boskiej naturze, co jest darem i dopustem Bożym. Bóg nas w darze dopuszcza do swego bóstwa. Prawda? Więc jeżeli ja będę się modlił tu w Chicago do Ojca Pio i wy w tym samym czasie w Polsce i ktoś w Australii, on wszystkich nas będzie słuchał, on wszystkich nam może pomóc. Tak samo Matka Boża i każdy inny święty. Jeżeli myślicie, że jest sobie jakiś święty w koziej wólce i siedzi na stołku i po śmierci idzie i dalej siedzi na stołku w niebie w jednym miejscu, prawda, i ewentualnie jego tam babka może usłyszeć swoją babkę czy matkę, no to jest właśnie to prostactwo protestantyzmu, ta bezmyślność, taka kompletna ignorancja. Nie, człowiek wchodzący do nieba zanurzony jest w boskiej naturze i nabiera właściwości, których tu jako człowiek nigdy nie osiągniemy. Dlatego, ponieważ jesteśmy ograniczeni czasem, przestrzenią i śmiertelnym ciałem. Tam nie będzie ani czasu, ani przestrzeni, ani śmiertelnego ciała. A przede wszystkim grzechu, który nas ogranicza. Tak? Więc wolni od grzechu, doskonałej świętości, zanurzeni w boskiej naturze, będziemy mogli, święci mogą, niestety, ku waszemu pogromowi, mogą troszeczkę więcej niż tu na ziemi, z racji tego, że można się do nich modlić z każdego zakątka świata, tak jak do Boga. I nie dlatego, powtarzam jeszcze raz, nie dlatego, że Maryja jest Bogiem, nie dlatego, że święty ojciec Pio jest Bogiem, bo są ludźmi, stworzeniami, które w miłosierdziu Bożym zostały, te stworzenia, dopuszczone do uczestnictwa w jego boskiej naturze. I zarówno Maryja, święty ojciec Pio, święci, wszyscy, święta Faustyna osiągnęły ten cel po trudach, zdobyły Królestwo Boże po walce. I trud ich nie poszedł na marne w Pan, jak pisze święty Paweł. Osiągnęli cel, zbawienie dusz. A zbawienie duszy to jest właśnie uczestnictwo w boskim, nieskończonym życiu, w boskim majestacie.
Także zastanówcie się trochę, drodzy protestanci, i pozostawcie te sekciarskie, prostackie myśli, to sekciarstwo, płciznę, nawet na mieliznę nie potraficie, tak, bo mielizna no to jest jakieś takie, tak, płytkie dno pod tam dwumetrową warstwą wody, ile to statków wbiło się na mieliznę, nie, no to dla was ta mielizna to są głębie, na których nawet nie sięgacie tej mielizny, płciźnie protestanckiej, więc zostawcie wasze sekty, zostawcie te przeklęte sekciarskie myślenie wtłaczane wam przez pastorów i innych i otwórzcie się na logikę Ducha Świętego. Bo jeżeli byście choć trochę poznali boskiej logiki, porzucilibyście te płcizny sekciarskie, bo nie macie absolutnie pojęcia ani o świętości, ani o życiu w Bogu, tylko tak gadacie, że coś wiecie. Ale to, co wiecie, to jest kłamstwo, bełkot, czyli tak naprawdę nic nie wiecie. Poczytajcie sobie o świętych w Bożej chwale, o świętych, którzy żyją z Bogiem. Żeby troszkę zrozumieć, do czego Bóg nas powołał. Wiadomo, że są to rzeczywistości, które nas daleko przerastają, ale choć troszkę możemy zrozumieć, bo gdyż Bóg nam to objawił. Po to, abyśmy właśnie nie tracili nadziei w naszej drodze ku zbawieniu. Porzućcie płciznę i zacznijcie myśleć logiką boską, a nie sekciarską. I nie ukrywam, że ona jedynie pełni i prawdziwa jest w Kościele rzymskokatolickim, wbrew temu, co wam sekciarstwo powie. Ostatnie dni o Maryi, no to zobaczcie, sam pan Rafał, teolog, który tu pisze, że ma dyplom, przyznaje rację Kościołowi rzymskokatolickiemu, że Maryja jest Matką Boga. Tak? A jaki protestant przyznaje, że Matka jest Boga? No to popatrzcie na siebie, z Matką Ciała, takie, siakie. Teolog pisze, że Maria jest Matką Boga, więc panie Rafale, chyba się pan zgodzi z nauką rzymskokatolicką i z Soborem Efeskim. Jeżeli pan przyjmuje, że Maria jest Matką Boga, to powinien pan też w konsekwencji przyjąć wszystko to, co jest skutkiem jej boskiego macierzyństwa. A więc, że jest królową nieba i ziemi, tak jak pan jest królem nieba i ziemi, że Maria jest też niepokalanie poczęta, bo Bóg, skoro był w niej, to nie mógł się skazić grzechem, prawda? Więc dobrze pan już dochodzi do zrozumienia Maryi, nie? Że skoro jest Matką Boga, to teraz jeszcze powinien pan zrozumieć konsekwencje, jakie z tego wynikają. Ale dobra, to jest inny temat. Reasumując, tak, pani Mariko, ja chcę być Bogiem. Bóg chce, żebym ja był Bogiem przez małe B, przez to, żebym przez uczestnictwo, przez dopuszczenie mnie do uczestnictwa boskiej naturze. Najpierw muszę się osiągnąć cel, jakim jest zbawienie dusz, cel wiary, tak? Ale Bóg tego chce i ja też tego chcę. I będąc w Bogu, nabędziemy cech i właściwości, które teraz nam są kompletnie obce. Pozdrawiam i zastanówcie się nad tym. I też nad niepokalanym poczęciem Maryi. Pozdrawiam.